Witam Was w drugim odcinku z gry Kentucky Road Zero. A czy będzie następny, to zobaczę, jakie będzie Wasze zainteresowanie po moim powrocie z krótkiego wypoczynku. Pogadaliśmy z psem. Przyknijmy na lampę. Napali się, to widzę. Przejdziemy ścieżką. Homer podąża za nami, zwolna. A właściwie już dalej nie, bo tam ciemno, to nie chodzi. Tu mamy jakieś nagrobki. No dobrze, widzieliśmy fajne dźwięki. Możemy wejść do domu. Pod pachą niesiemy jakiś telewizor, chyba. Tak. Tak mi się wydaje. No to zapalmy. Wejdźmy i zapalmy światło. A tu spotkaliśmy niejaką Heaver. Nie wiem, no może to. Myślę, że co byśmy nie odpowiadali, to dochodzimy zawsze do momentu tego, no, do właściwego miejsca, aczkolwiek pewnie mamy różne informacje. No dobrze, chciałbym do tej Zero. No coś mam, to telewizor smart to watch TV, set of. A, mam telewizor dla ciebie, no dobra. Tak, tak. Nie wiem, czy tak, ale chyba dobrze. No to postawmy. Weaver. No dobrze. No to zobaczmy, co tam w telewizorze. Widok na jakąś zrujnowaną farmę. Konie się pasą, o, tu trzeba kliknąć. Myślę, że dwójeczka. Idziemy dalej. Zrób sygnał. No muszę iść do zero. Aha, na północ 65, na pierwszą w prawo, obok fabryki, tak? Limp Factory.
Zero is my key. Keep you is open. No dobrze, to koniec. Pokazu. Widzę, nie możemy się udać do tej piwnicy czy garażu. Zatem jedźmy tam, gdzie nam kazano, lub jakie zebraliśmy informacje. Idziemy do naszego samochodziku. Cmentarzyk już oglądaliśmy. O, to nam przykrywa muzyczka. Zaraz się będziemy, posłuchamy. Country. O. No dobrze, nie jedziemy. No już. Zatem jedziemy. Myślę, że to będzie koniec sceny drugiej. Zdaję sobie sprawę. O, tu coś się nam pokazuje. No, ja bym chciał to przeczytać. Znaczy, wam pokażę, bo sam to nie przeczytam. Factor. Dobrze, czyli tu musimy w prawo. Jak mówię, wydaje mi się, że to będzie koniec. Odcinek będzie dosyć krótki, bo zamierzam go jednak skończyć. Gdyż kolejne zadanie jest dosyć długie i nie chciałbym on ramp, o jesteśmy. I nie chciałbym was zamęczyć. A czy będzie, czy tak jak mówiłem, zobaczymy, jak wam się spodoba ta dość dziwaczna gra. Ja się już z wami żegnam. A oczywiście jeszcze będę kontynuował tą część do końca.